Dzisiaj Wam przedstawię właśnie taką metodę. Nie dowierzają, że w tak prosty sposób można tak mocno wspomóc organizm oczyścić krew, oczyścić limfę. Okazało się, że efekty właśnie są zdumiewające. Wyobraźcie sobie, jaki to jest niesamowity mechanizm filtrujący. Często szukamy jakichś nowoczesnych, Metod oczyszczania organizmu albo jakichś skutecznych suplementów diety. I zapominamy, że nasz własny organizm posiada niesamowite mechanizmy samoregeneracji i samooczyszczania. Jedynie, że trzeba umieć te mechanizmy wykorzystać i czasami, a nawet bardzo często po potrzebują one naszego z Państwem wsparcia. Dzisiaj Wam przedstawię właśnie taką metodę, która bardzo jest prosta. Prawie nic nie kosztuje, o której wiele osób wie, niestety bardzo niewiele osób korzysta. Jedne osoby ze względu na to, że nie dowierzają, że w tak prosty sposób można tak mocno wspomóc organizm. A czasami po prostu po niektóre metody sięgamy tylko jak coś już nam rzeczywiście dolega. Natomiast Patrząc na nauki tybetańskich mnichów, możemy zauważyć, że one stosują tę metodę regularnie, codziennie, bo wiedzą, że zapobiega ogromnej ilości poważnych dolegliwości, a nawet może służyć jako wspomaganie absolutnie każdej kuracji leczniczej i kuracji rehabilitującej nasz organizm po długich chorobach. Będziemy dziś mówić o metodzie, która się nazywa sanie oleju albo płukanie ust olejem. Powiem Wam, jak to zrobić w sposób prawidłowy, by można było oczyścić krew oczyścić limfę, usunąć bardzo niebezpieczne bakterie z naszego organizmu, uruchomić właśnie nasze procesy samoregulacji, wspomóc produkcję i wydalanie żółci, uregulować pracę naszych jelit, wspomóc nasze stawy, jeżeli występują jakieś dolikliwości, a nawet odmłodzić organizm. Natomiast przed tym jak rozpocznę, bardzo was proszę o polubienie tego filmiku, przekazania go swoim znajomym i oczywiście pamiętajcie o tym, by subskrybować mój kanał. Metoda, która się nazywa sanie oleju, znana jest od ponad 5000 lat. Przede wszystkim jest promowana w medycynie ajurwedyjskiej. W ajurwedzie najczęściej do płukania ust wykorzystuje się nierafinowany olej sezamowy albo olej kokosowy ze względu na ich działanie przeciwzapalne. Czy są badania kliniczne oraz potwierdzenia skuteczności tej metody? W badaniach z lat 2009-2015 potwierdzone bardzo mocne działania sania oleju na ograniczanie tworzenia się płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł i śluzówki jamy ustnej. Wyniki badań wykazały, że już po siedmiu dniach zaobserwowano istotny spadek wskaźników płytki nazębnej. Jest to związane m.in. z tym, że olej kokosowy zawiera średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, z których około 50% stanowi kwas laurynowy. A kwas laurynowy ma udowodnione działanie przeciwzapalne i bakteriobójcze. Potrafi zniszczyć nawet tak niebezpieczne i niepodatne na leczenia bakterie jak Streptococcus mutans. W badaniu z 2016 roku. Kiedy przeprowadzało się porównanie skuteczności ssania oleju kokosowego oraz płukania jamy ustnej dość popularnymi aptecznymi środkami zawierającymi chlorheksedynę. Wyniki badań pokazały identyczne rezultaty. To znaczy, że zamiast wykorzystywania chlorheksedyny w płukankach do ust, można wykorzystać olej kokosowy i nie będziemy mieli skutków ubocznych, bo wiadomo, że chlorheksedyna barwi szkliwo. Na oleju jako на жовто. Саня олею як спосіб на дезінфекцію ями усної. Наша яма усна, нестети, то щідлісько, бактерії, I grzybów. Niestety nie jesteśmy w stanie samym szczotkowaniem bardzo dokładnie ją oczyścić, bo bakterie zostają na podniebieniu, na języku, na szluzówce, na policzkach, między zębami, dlatego bardzo dobrze, żeby zastosować taką metodę sania oleju, która po prostu jak miotełka zbiera te wszystkie resztki toksyny bakterie grzyby i My możemy to po prostu usunąć, wypluć. Powiem Wam, jak dokładnie to trzeba zrobić. Pamiętajmy, że te bakterie, które w jamie ustnej się znajdują, powodują próchnicę, powodują stany zapalne, głębokie przyziębia i te bakterie później wpływają na cały nasz organizm. Pamiętacie, mówiliśmy w tym filmiku o stawach, że stawy przede wszystkim cierpią, jeżeli są bakterie w migdałkach, w zatokach i w zębach. Dlatego koniecznie powinniśmy dokładnie jamę ustną zdezynfikować. A może spotkaliście Państwo jakąś osobę, która męczy się z halitozą, takim nieprzyjemnym, cuchnącym zapachem z ust. Najczęściej ten zapach pochodzi właśnie z jamy ustnej i człowiekowi się wydaje, że zęby przecież wszystkie ma wyleczone. Bardzo dobrze je szczotkuje, bardzo dobrze też oczyszcza język. A zapach nadal nieprzyjemny jest. Człowiek nawet czasami sam tego nie odczuwa, bardziej to odczuwa otoczenie. Oczywiście są inne powody nieprzyjemnego zapachu z ust, o tym rozmawialiśmy w innym nagraniu. Jeżeli potrzebujecie, możecie ten filmik jeszcze oglądnąć. Natomiast statystyki mówią, że 90% tego problemu jednak znajduje się w samej jamie ustnej. Czy można stosować inne oleje niż kokosowy czy sezamowy, polecane w Ajurwedzie? Rosyjski profesor Michał Tombak, bardzo znany, bardzo popularny w Polsce, poleca używania oleju słonecznikowego. W swoich książkach też wspomina o oleju arachidowym. Natomiast ukraiński profesor dr Karacha, jeszcze w 1992 roku. Roku, na takim sympozjum on, onkologów i bakteriologów, wygłosił mm, swoją metodę i jak on pomaga swoim pacjentom chorym na raka w procesie rehabilitacji po chemioterapii, po radioterapii. Właśnie mówił o stosowaniu oleju słonecznikowego z pierwszego tłoczenia tłoczonego na zimno. I opowiadał, jak niesamowicie to przyspiesza proces regeneracji, proces oczyszczania organizmu. Pan doktor jeszcze mówił bardzo wiele o innych dolegliwościach, nawet stworzył całą listę, przy jakich problemach zdrowotnych można wspomóc swój organizm stosując metodę płukania jamy ustnej właśnie tym olejem. Na jego liście okazały się praktycznie wszystkie problemy jamy ustnej. Próchnica, krwawienie dziąseł, ból zęba, a także zapalenie zatok, katar, zapalenie oskrzeli, ból gardla, zapalenie migdałków, choroby skóry, takie jak egzema, łuszczyca, trądzik, choroby żołądkowo-jelitowe, schorzenia serca, choroby nerwowe, oddechowe, bóle głowy i tak dalej. Ja myślę, że Pan Profesor promował Olej słonecznikowy przede wszystkim, że w 1992 roku w Związku Radzieckim raczej trudno byłoby dostać jakikolwiek inny olej, tym bardziej taki mm, egzotyczny olej jak olej kokosowy. A olej z pierwszego tłoczenia słonecznikowy, taki świeży, można było kupić na każdym targu i to bardzo tanio. Natomiast, co jest bardzo istotne, okazało się, że efekty właśnie są zdumiewające. Dlatego, Szanowni Państwo, wykorzystać można tak naprawdę każdy olej. Jedynie, że musi być to olej bardzo dobrej jakości, bo oleje roślinne mają właściwości niesamowite. Przede wszystkim zawierają polifenole o działaniu antyoksydacyjnym, o działaniu przeciwzapalnym, przyspieszają regenerację tkanek, mają działanie bakteriobójcze, zawierają Wybierają też witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Dlatego te wszystkie oleje, bardzo ważne, żebyśmy wybierały właśnie wysokiej jakości, żeby dodatkowo jeszcze regenerowały naszą śluzówkę w procesie tego, jak będziemy wykonywać ten zabieg. Na moim kanale jest już cała playlista, gdzie opowiadam o różnych prozdrowotnych właściwościach olejów roślinnych. Dam Państwu link do tej listy w opisie pod tym wideo. Sięgnijcie i wybierzcie ten olej, który Wam będzie najbardziej odpowiadał. Natomiast sprawa nie jest w tylko w oleju, jeżeli chodzi o cały zabieg. Nie zapominajmy o niesamowitych właściwościach naszej śliny, bo ślina człowieka to jest prawdziwy eliksir. Jakie właściwości ma ślina człowieka? To, że zwierzęta zalizują swoje rany, to my z Państwem wiemy. Ale czy zwracaliście Państwo uwagę, że w naszej jamie ustnej jakieś ranki, oparzenia, podrażnienia goją się znacznie szybciej niż podobne zmiany na skórze? Szwedzki badacz profesor Sorensen z Uniwersytetu w Lund postanowił zbadać, dlaczego zranienia w jamie ustnej goją się wielokrotnie szybciej. Razem ze swoimi kolegami odkrył, że ślina posiada różne białka, aminokwasy, jedne z których potrafią regenerować naszą śluzówkę, inne mają bardzo mocne działanie bakteriobójcze, tworzą pewnego rodzaju siatki białkowe, które zamykają w, środkę, w środku bakterie i nie pozwalają jej się uwolnić. Te białka są bardzo odporne na enzymy bakterii chorobotwórczych. Jedno z badań dotyczyło bakterii paciorkowca w zapaleniu gardła, które wykazało, że ślina aktywuje układ krzypnięcia osocza i zamyka bakterie w skrzepach fibrynowych. Jak widzimy, nie tylko jama usna, też gardło, też migdałki. Mało tego, w czasie płukania żółcia tego oleju aktywują się wszystkie mięśnie. Bardzo mocno zaczyna spływać flegma, która zalega w zatokach. Ślina ma też pH zasadowe, co pozwala neutralizować kwasy niebezpieczne dla szkliwa nazębnego. Po prostu chroni nasze zęby. Tylko trzeba, żeby tej śliny była odpowiednia ilość. W czasie rzucia oleju śliny produkuje się bardzo dużo i wtedy ma ona wzmożone działanie terapeutyczne w jamie ustnej. Natomiast nie tylko jama ustna potrafi oczyścić krew. Jak ssanie oleju pomaga oczyszczać organizm? Nasze gruczoły ślinowe, tak zwane ślinianki, które produkują nam ślinę, mają bardzo mocną siatkę naczyniową. Przez tą siatkę przychodzi krew. Jej osocze dostaje się do ślinianek razem z różnymi składnikami, w tym niestety toksycznymi, które we krwi znajdują się. I ślinianki pełnią rolę takiego filtru, po prostu krew oczyszczają. W momencie kiedy my przeżuwamy, intensywnie poprawia się krążenie w śliniankach i aż cztery razy więcej krwi przez ślinianki przechodzi. A to znaczy cztery razy więcej, lepiej ta krew się filtruje. A wiecie Państwo, że ogólnie mówi się, że mamy trzy podstawowe główne pary ślinianek. Ostatnio odkryta została czwarta para, a mało tego, mamy około tysiąca jeszcze małych ślinianek rozproszonych w całej jamie ustnej i w gardle. Wyobraźcie sobie, jaki to jest niesamowity mechanizm filtrujący. I właśnie o to chodzi w tym całym zabiegu ssania oleju. Poprawiamy krążenie ślinianek, oczyszczamy w ten sposób krew i limfę. Jeżeli robimy to regularnie przez dłuższy czas, to po prostu nasza krew oczyszcza się, a później czysta płynie do naszych komórek, odbiera tam toksyny, które już dawno tam się znajdują, skumulowały się, z powrotem płynie przez ślinianki, znowu się oczyszcza i w ten sposób wyciąga z zakamarków naszego ciała te wszystkie złogie. Nasz organizm się oczyszcza, odmładza, pojawia się więcej energii, dodatkowo oczyszcza się jama ustna, dodatkowo oczyszczają się zatoki, Taka prosta, absolutnie bezpieczna metoda. W jaki sposób przeprowadzić zabieg sania oleju? Zabieg przeprowadza się dwa razy dziennie. Pierwszy raz rano, na czczo, w ogóle przed jedzeniem, przed piciem, czegokolwiek i wieczorem przed samym snem. Trzeba wziąć do ust jedną lub dwie łyżki oleju, już wiemy, może być sezamowy, kokosowy, lub inny dowolny i trzeba go ssać w jamie ustnej, rzuć, płukać tak, żeby maksymalnie e, dostał się ten olej wszędzie w naszej jamie ustnej. Dlatego się mówi rzucie, żeby go przeżuwać, żeby przecedzać przez zęby, żeby nie tylko tylną ścianę zębów otoczył olej, tylko też z przodu, pod górną wargą, wszędzie, wszędzie. I robimy to intensywnie, około 15-20 minut. Następnie, kiedy utworzy się już taka biała cie ciecz zamiast tego oleju, bo olej zmiesza się ze śliną, to wszystko trzeba wypluć i najlepiej nie do zlewu, tylko do toalety. Pamiętajmy, że to jest olej, mało tego, że zawiera dość mocno i dość dużo tych związków toksycznych, które nam wyciągnie z organizmu, to jednak olej ma tendencję twardnięcia, szczególnie jeżeli będziemy używać oleju kokosowego, no to on zmienia kształt na stały w temperaturze pokojowej, że nam po prostu zlewu nie zatkać i później trzeba bardzo dokładnie wypłukać jamę ustną i ją wyszcząć. Odkować. pastą do zębów, które używacie, żeby usunąć te resztki oleju, które nam zęby otulą. Można też płukać jamę usną albo naparem ziół, albo na przykład roztworem sody oczyszczonej. Jedna łyżeczka na szklankę wody. Co dodać do oleju? Niektóre osoby pytają, czy do tego oleju trzeba jeszcze coś dodawać, na przykład olejki aromaterapeutyczne. Jeżeli chodzi o taką oryginalną metodę medycyny ajurwedyjskiej, to tam się nic nie dodaje, tylko używa się oleju kokosowego. Natomiast oczywiście nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby dodać tam jedną kroplę jakiegoś olejku. Tylko wybierajmy te olejki, po pierwsze klasy terapeutycznej, po drugie te, które mają najbardziej takie działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne i regenerujące, na przykład może być olejek goździkowy albo olejek z drzewa herbacianego. Ale jeszcze raz podkreślę absolutnie niedużą ilość, bo to będzie bezpośredni kontakt ze śluzówką przez długi czas 15-20 minut. Tego wystarczy na łyżkę dać jedną kropelkę. Jakich efektów można oczekiwać? W pierwszej kolejności najszybciej, co możemy zauważyć, to jest wybylanie zębów i odświeżanie oddechu. Natomiast wiele osób mówi o tym, że ustępują bóle głowy, oczyszczają się zatoki, lepiej człowiek śpi, ma więcej energii, poprawia się krążenie limfy oraz polepsza się stan układu immunologicznego. Czy są jakieś przeciwwskazania? Ogólnie do przeciwwskazań można odnieść tylko jakieś traumy albo mechaniczne uszkodzenia szluzówki lub kości w jamie ustnej. Natomiast mogą wystąpić pewne niedogodności w czasie stosowania takiego zabiegu. Na przykład może pojawić się bardzo mocny ból mięśni oraz stawu żuchwowego. A to dlatego, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do tak intensywnej pracy naszej szczęki, naszych mięśni, do rzucia tak intensywnego. Niektóre osoby nawet mówią, że oj, skurcze tu się pojawiają. To jest po pierwsze efekt przejściowy. Jak organizm się przyzwyczai, jak wszystkie mięśnie, to przestaje dokuczać. Natomiast oczywiście na początku nie trzeba tego robić aż tak intensywnie, żeby później człowiek bólu otworzyć nie mógł, bo wszystko boli, albo jeszcze z takiego nadmiaru przepracowanie, na przykład mięśnie może się pojawić zapaleniem stawu ruchowego. Dlatego na początek 5 minut mniej ale stopniowo po tygodniu na przykład zaczynać zwiększać i dojść do tych 15-20 minut. Kolejna niedogodność, która może się pojawić, to jest taki efekt trochę wymiotny. To też mija, ale co tu możemy zrobić? Taki efekt pojawia się wtedy, kiedy za dużo oleju bierzemy do ust. A w momencie, kiedy zaczynamy rzuć i produkuje się więcej śliny, no to po prostu to wszystko w buzi już się nie mieści. I dlatego zacznijcie od jednej łyżki, a nie od dwóch. Z czasem zobaczycie, yy, możliwe, że już po tygodniu będziecie mogli wziąć dwie łyżki. Ja Wam powiem szczerze, że ja to nigdy nie brałam dwie łyżki, bo jednej łyżki mi absolutnie starczało i tak się czułam komfortowo, a efekty i tak były wspaniałe. I jeszcze objaw, którego doświadcza dość wiele osób, to nagle po takim rzuciu oleju zaczynają oczyszczać się zatoki. Pojawia się katar i to różny, czasami taki wodnisty, czasami gęsty. To rzeczywiście jest efekt oczyszczania organizmu i nie tylko u osób, które mają problemy z zatokami, że wszystko pięknie zaczyna schodzić. Czasami osoba mówi, że w życiu nie miała żadnych problemów. To, że nie odczuwała, to jeszcze nie znaczy, że nie miała. Organizm, kiedy się zaczyna oczyszczać, kiedy produkuje się bardzo duża i bardzo duża ilość śliny, a ślina zawiera Komórki białe układu immunologicznego, one zwalczają bakterie. I wtedy właśnie te bakterie, które tu w górnych drogach oddechowych się znajdują, zalegają w zatokach, gdzieś tam w jamie ustnej, w oskrzelach gdzieś na śluzówce krtani. To wszystko organizm próbuje wyrzucić. A jak może to wyrzucić? No zaczyna produkować więcej śluzu. I im dłużej stosujemy tą metodę, tym lepiej organizm z tego się oczyszcza. Jak ktoś mówi, że oczyszcza się i oczyszcza się i to za długo trwa, no to kochani, za dużo tych bakterii się zgromadziło. To mogą być bakterie, ale to mogą być też toksyny. To dobrze, że w ten sposób organizm się oczyszcza. Co by było, gdyby tego nie nie robić, no to te bakterie i te toksyny nie są obojętne dla naszego organizmu. I zobaczcie, sania oleju, prosta metoda, bezpieczna, prawie darmowa, bo jest nam potrzebny tylko olej, jedynie potrzebuje konsekwencji, no i trochę czasu od nas, no bo te 15 minut dwa razy dziennie trzeba dla siebie odnaleźć, ale dla własnego zdrowia warto. Ja wiem, że niektórzy z Państwa stosują tą metodę. Napiszcie mi, bardzo proszę, jakie są u Was efekty, co już odczuwacie i jakiego oleju akurat Wy używacie. A ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Myślę, że niektóre osoby się przekonają i przynajmniej spróbują to robić. Życzę Państwu dużo, dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejnych nagraniach. Z Wami była Natalia Samarcy.